Wirują. Panora Esmerella, komendant. Co to za pilna sprawa? Przybywam w sprawie naszego dobrego Arla. Arla, który zginął z twojej ręki. Ciągle jesteś lojalna wobec Arla Hoe? Rendon był dla nas dobry. Dla mnie. A teraz jego śmierć doczeka się zemsty. Najpierw rozruchy, teraz to. Niech to szlak. Varel oberwał. Przeżyje. Rana nie jest głęboka. Każę zielarzowi natychmiast się nim zająć. Na krew Andrasty. To? To jest Banora Esmerella. Była głupia, że cię zaatakowała. Każę zaufanym ludziom to posprzątać. Przez jakiś czas powinno się udać zachować to w sekrecie. Mamy już dość powodów do paniki, komendancie. Czy to prawda, że krasnoludy wymierają? Że mroczne pomioty zawsze czyhają tuż za bramą Orzammaru, gotowe was zniszczyć? Chłopaki ciężko pracują. I tak. To kwestia czasu. Nas, elfów, współczuję oblegającym. I każdy z nas je... No!
możliwe, że nieco się pomyliłam, oceniając cię. Nieco? Dobrze. Komendancie. Jedną chwileczkę. Czy chcesz wiedzieć, czemu zostałam wygnana? Ludzie mieszkający w pobliżu miejsca, w którym mnie znalazłeś, próbowali przepędzić mój klan. Przez pewien czas stawialiśmy im opór. Potem spróbowali przegonić nas ogniem. Gotowi byli spalić cały las, byle tylko przepędzić nas z dala od swoich gospodarstw. Pozostali bali się. Opiekunka Ilse powiedziała, że jeśli chcę walczyć z Shemlen, to będę walczyć sama. Shemi jednego dnia dają nam ziemię, a nazajutrz odbierają. Wedle ich reguł zasługujemy tylko na wieczną tułaczkę. Doprowadzili nas na skraj wyczerpania. Musieliśmy walczyć! Więc nazwałam Ilse tchórzem i odwróciłam się od klanu. Serani podążała za mną tylko dlatego, że miała nadzieję na zmianę moich zamiarów. Kilkoro innych chciało tego samego i poszło razem z nami. Teraz nie żyją. Wierzysz w to? Czasem wydaje mi się, że masz więcej nadziei ode mnie. Chodź już. Nie ma co roztrząsać przeszłości. Mamy zadanie do wykonania. Potrzebujecie czegoś? Powinno pójść łatwo.
Jak sobie życzysz. Potrzebujecie czegoś? Ja również żegnam. Potrzebujecie czegoś? Czym mogę służyć? Oczywiście. Komendancie? Żołnierze starają się bronić pól i gospodarstw najlepiej, jak mogą, ale to ogromna powierzchnia. Mistrz Wade pracuje w kuźni dzień i noc, panie. Nowa broń bardzo pomoże naszym oddziałom. W puszczy panuje chaos, panie. Jesteśmy niemal oślepieni. Zaginęło wielu tropicieli. Ostatnie doniesienia mówią o olbrzymich bandach pomiotów. Mój poprzednik, kapitan Rallens i większość oficerów byli wówczas wewnątrz murów twierdzy. Nie wiadomo, jak do tego doszło. Wiemy tylko, że nagle w fortecy zaroiło się od mrocznych pomiotów. Rozmawiałem z krasnoludem Woldrickiem. Sądzi, a ja się zgadzam, że musiały przyjść z wnętrza samej twierdzy. Najgłębsze piwnice są niemal niezbadane. Woldrick podejrzewa, że pomioty znalazły jakieś tajne wejście. Szczerze mówiąc, prawie nikt. Nikt ze strażników nie przetrwał, ale wielu żołnierzy wciąż patroluje trakty między nami a Amarantem. Damy radę się po tym pozbierać. To niepokojące, komendancie. Ale w całym kraju słyszy się teraz te plotki. Ludzie mówią o nowych, mrocznych pomiotach. Przerażających bestiach stworzonych wśród cieni i koszmarów. Szykuje się coś bardzo poważnego. Bywaj zdrów, komendancie. Nie jesteś tu chyba z mojego powodu, panie. To zwykłe zadrapanie. To nic takiego. Byłem zaszczycony. Pochlebia mi twe zainteresowanie, ale nawet zielarze mówią, że rana tylko wygląda paskudnie. Lada dzień będę wykrzykiwać rozkazy w twoim imieniu, komendancie. Do wesela się zagoi. Poczynię odpowiednie przygotowania. Velano, od tej chwili jesteś szarą strażniczką. Niech tak będzie. Thank you.
Wciąż dycha, komendancie. Wykuruje się. Nie wiem, gdzie ich znalazłeś. Szczególnie Kunari zdaje się być wątpliwym pomysłem. Ale targowisko w twierdzy znów działa. Bardzo nam to pomoże w nadchodzących dniach. Pozwoliłam sobie uszczuplić nieco skarbiec, biorąc pod uwagę, że i tak mamy nadwyżkę. To dla ciebie, komendancie. Dobra robota. Kiedy mówiłeś o uroczej mierze, miałeś na myśli... Niemożliwe, że jeszcze nikt ci nie powiedział, że jesteś urocza. A jeśli nie powiedział? W takim razie musisz rzadko z kimkolwiek rozmawiać. Trudno znaleźć kogoś, z kim warto rozmawiać.